masz uśmiech jak pęknięta blizna. Mogę ci postawić drinka? W tym lokalu najlepsze są pewnie mydliny. Z Imleritem to był twój pomysł, czy Cili? Ale co? Ciri. Ciri. Tak myślałam. Dobrze, że tam z nim pojechałeś. Myślałem, że będziesz wściekła. Wściekła? O co? Że wsparłeś Ciri w jej decyzji? Czy że walczyliście ramię w ramię i wygraliście? A co, gdybyśmy przegrali? Nie rozmawialibyśmy teraz, a żeńska populacja kontynentu tonęłaby we łzach. Wygraliście. I nie ma co roztrząsać, co by było gdyby. A jak poszło z lożą? Ktoś zgodził się nam pomóc? Obawiam się, że nasze szanse bardzo stopniały. Czasy są niebezpieczne, szczególnie dla czarodziejek. Każdy zastanowi się 5 razy, zanim nadstawi za kogoś karku. Ale to nie czas i miejsce na takie dyskusje. Triss powie ci więcej. Urocze miejsce. Co tu robisz? Udało mi się ustalić, że Margaritę przetrzymują w oksenfurckim więzieniu. Dotarłam też do człowieka, który z niego uciekł. Niedługo ma się tu zjawić. Wiesz coś o tym uciekinierze? Wiem, że nikomu poza nim nie udało się uciec z Deiret i że szuka go teraz straż całego miasta. Skąd pewność, że można mu ufać? Zaraz się przekonamy. Właśnie wszedł. Larry. Abifaria? A kto pyta? Chcemy porozmawiać. Zaraza. Lepiej za nim biegnij. A będę. Ci ludzie to już naprawdę dziczy. Niech żyje Radowid. Myślałem, że byłaś z nim umówiona. Powiedziałam, że go znalazłam, nie że się z nim umówiłam. Czego ode mnie chcecie? Zostawcie mnie! Spokojnie, chcemy tylko porozmawiać. A potem sztylet pod żebra i zostawicie mnie w rynsztoku. Przypatrz nam się. Wyglądamy ci na bandytów? No, nie bardzo. No właśnie. A poza tym jesteś dla nas o wiele cenniejszy żywy niż martwy. Czyli nie zrobicie mi krzywdy? Nie. Opowiesz nam o czymś. A potem pójdziesz w swoją stronę. Jak tak, to niech wam będzie. Ale może wróćmy do Kuternogi. Lepiej tak nie stać na ulicy. Ano. Wino dobrze ci zrobi. Dzięki. Czego chcecie? Dostać się do Deiret. Idźcie do łowców i powiedzcie, że uprawiacie czary. Od razu was wsadzą. Musimy to zrobić tak, żeby nikt się nie zorientował. Opowiesz nam, jak uciekłeś i pójdziesz w swoją stronę. Mówią, że z Deiret wychodzą tylko trupy. Tak mówią. Pomyślałem więc, dlaczego by nie spróbować. Przecież zwłoki się palą. Zaczęli palić, jak się zorientowali, że taki starów jak ja im uciekł. Wcześniej wrzucali nieboszczyków do wielkiego dołu. Dół łączy się z kanałem, a kanał wpada do rzeki. A jak już człowiek dostanie się do rzeki, to jest wolny. Twierdzisz, że udawałeś martwego i nikt cię nie zorientował? Za młodu terminowałem u aptekarza ze Srebrnego Miasta. Znam się trochę na ziołach. W mojej celi rósł senny grzyb, a na spacerniaku znalazłem wilcze jagody. Wystarczyło zrobić zacier i zjeść go na godzinę przed wieczornym obchodem. Mogło cię to kosztować życie. Jeśli miałem umrzeć, to na własnych warunkach.
Podobno Dejret jest strzeżone lepiej niż twierdza Vicovaro. Dobierają strażników spośród łowców czarownic. Same najgorsze męty, cholerni fanatycy. Żebyście wiedzieli, co oni z ludźmi wyczyniali. Codziennie tortury, łamanie kołem. Względny spokój był tylko w święta, jak pili do nieprzytomności. Wolno im pić na służbie? Niby nie, ale wiadomo, jak jest. Czyli teoretycznie możemy wejść tą samą drogą, którą ty wyszedłeś. O ile nie przeszkadza nam towarzystwo rozkładających się zwłok. I o ile przeciśniecie się przez kraty, po mojej ucieczce zakratowali ujście do rzeki. Kraty można wysadzić. Żeby usłyszało nas pół miasta? Mam lepszy pomysł. Oxenfurt zbudowano na elfich ruinach. A te na pewno w którymś miejscu łączą się z kanałami. Jeśli znajdziemy przejście... Dostaniemy się do więzienia. Widzisz? Nie było tak strasznie. I jeszcze rada na koniec. Zmień lokal. Tu wszyscy wiedzą, kim jesteś. Dzięki. Cokolwiek zamierzacie, mam nadzieję, że wam się powiedzie. My też. Bywaj. To, co mówił o strażnikach, może nam się przydać. Fakt. Gdyby udało się upić choć kilku, byłoby nam łatwiej. Poproszę Zoltana, żeby o to zadbał. Spotkajmy się potem na moście oksenfurckim. Ej, Jasiek, jesteś najstarszy, to powiedz. A zobaczę, może mam miejsce na perka? A po chuju. Jeszcze dwa levele. Zoltan? No? Margaritę trzymają w Dejret. Mamy plan, jak ją stamtąd wydostać, ale potrzebujemy twojej pomocy. Co mam robić? Załaduj na wóz tyle Mahakamskiego, ile zdołasz i jedź do Oxenfurtu. Na sygnał Yennefer podjedziesz pod bramę więzienia i poczęstujesz strażników. Ciężka sprawa. Wiesz, odkąd w mieście nie ma czarodziejów, łowcy uwzięli się na nie ludzi. Krasnolud pałętający się pod bramami więzienia tylko zwrócił uwagę. Racja, nie pomyślałem. W takim razie idę prosto do Yen. Miała znaleźć wejście do ruin pod miastem. O. Dzięki za rozmowę. Do zobaczenia. Patrz. Nowy coś odpierdala wiedźma. Pojebany. Tak do bitu tańczy. Chyba pójdę to zrobię. Później się tam tepnę. No nie. F5. Stawaj do walki! O, to on. Znowu ty? Nie masz dość? Siniaki na życiu już ci przekwitły? Nie gadaj tyle, tylko stawaj, mówię. Tym razem ja górą będę. Myślisz, że co? Ćwiczyłem starczą i kukłą z paku. Bacz na to i zważ, żem cię ostrzegał. Baczę i zważam. Pokaż, co potrafisz. Dość! Litości! Wystarczy ci już? Tak. Ale następnym razem... Wracaj do panny Jagódki w kabanich podskokach, zanim zmienię zdanie i porachuję ci kości. No już. No! Jeszcze się spotkamy! Ile kurwa razy? Niech żyje Radowi! Geralt!
Znalazłaś wejście? Kilka. Najbliższe jest przez studnię niedaleko stąd. Załatwiłeś pomoc? Sami sobie poradzimy. Zaczynamy? Do dzieła. Co jeśli strażnicy wiedzą o przejściu przez ruiny i obstawili to wejście? Nie wiedzą. Skąd ta pewność? Hierarchowie Nowigradu zadbali o to, żeby zabić pamięć o elfickich korzeniach miasta. Nawet jeśli ktoś pamięta, że ruiny istnieją, nikt nie wie, którędy przebiegają. A już na pewno nikomu nie przyszło do głowy, żeby je obstawić. Obyś miała rację. Szybciej idzie niż ja chodzę, ale wolniej niż ja... Zaraz się zatrujesz. Druch tam se, kurwa. Trzeba funtami stali. O, ładna jest ta Yennefer. Ciężko uwierzyć, że Nienkę parała się gusłami. Tak w czarnym fajnie. To tutaj. To tutaj. Jeszcze niedawno Cembrowina była przywalona kamieniem. Zgodnie z edyktem Hemelfarta sprzed kilkunastu lat. Ale znalazłam dwóch silnych i uczynnych przejezdnych, którzy za drobną opłatą zgodzili się usunąć was. Trzymaj. Co to? Użyj tego, gdy znajdziesz Ritę. To pozwoli mi cię zlokalizować. No to widzimy się w środku. Powodzenia. Bez zmoczenia ubrania się nie obejdzie. Ano. Hej, hup. Okej. No, wyjebana. Wody gruntowe. Czy nie wiem co to. Patrz, jakby u nas takie coś było, fajnie by było, nie? No tam co? Pewnie jakiś poszukiwacz elfich skarbów. A no, pewnie tak. Chłopce? W 24? Co one mogą? Spierdalaj. Ja tu przyszedłem zwiedzać. Musimy zwiedzać. No, ja sobie pozwiedzam, mam czas. Bo raczej w złą stronę poszedłem. Dzień. Zamknięta na cztery spusty. Gdzieś to musi być jakaś dźwignia. Ano. Jest. Co jest, kurwa? Jeszcze jedna gdzieś? Czy co? I tam, noż w dupę. Patrz, dwie dźwignie. Kuzwa. O, coś jest. Może to się nada. Ano. A, bo tam była ujebana. Kurwa, miecza wsadzić nie może. No nie? To powinno wystarczyć. O, jak nowa. Dźwignia. Dzień dobry. Którą prawo czy lewo? A, prawo. Co mi szkodzi? A, kuferek. O. I tu też ktoś dednął. Ciekawe jakim cudem. Bo przyznam, że bez sensu trochę to.
Właśnie ludzie tą wodę piją. Nie, dobra, dobra. Tylko czuję skarpetę. Ściana nie wygląda na solidną. A no nie. Także ją rozpierdolę. Nic. Spoko. A to tylko te cegiełki. Klucza trzeba. Czyli duba. O, kogoś tu wyjebali. Dość mam tej roboty. Alarm! Mamy intruza! Zabiję cię ty! Siakrę! No. Nice. Fajnie, że taką dziurę mają, żeby wietrzyć sobie ten z szamba. Czują pewnie taki piękny zapach. Nie? Nie mogę ich po prostu wszystkich zajebać czy coś? Pełne życie, bo adrenalina mi zresetowała. Margarita. Kto tam? Geralt? Mam już o mamy. Wyciągnę cię stąd. Nie ma szans. Zgnijemy tu obie. Sheila? Złapali ją przede mną. Jest w ciężkim stanie. To na nic. Bez klucza nie puści. Naczelnik zawsze nosi je przy sobie. Ma pokój na piętrze. Zaraz wracam. A ty kurwa chuj. Naczelnik. Szybciej, albo kurwa. Żywego, żywego! Tak, zaraz zginiesz. Zaklęcia! O boj. Oj, jakieś karty. Też dostałem fajnie w gratisie. Trochę chujowo mi się walczyło.